Siema, cześć, przed odcinkiem mówię wam do was na tego mikrofonu, w sumie nie mam na niego zoomu oczywiście, bo mi zrestował YouTube. To co wam powiedzieć, to nie są live codziennie na Twitchu, tylko wtorek i środa, bo nie wyrwę z tym live'em sobie codziennie, bo to jest ciężko, żeby wyrobić, bo jak muszę nagrać odcinek, zmontować i tak dalej, to muszę wszystko tak muszę przybliżyć troszeczkę i tak najniżej spróbować mikrofon, żeby nie było go widać. To co niedługo uda mi się pewnie zamówię niedługo interfejs audio do mikrofonu tego Behringera, tam UMC22. Będę na nim próbował ogarnąć, zobaczymy, czy będzie działało tak dobrze. A my się widzimy na odcinku. Siema, Tofik, to jest nasz już kolejny odcinek, 26-4 oczywiście. To co będziemy robić, będziemy tam, mogę powiedzieć, tak Shaderma, bo jak będę miał fajerkę, to mogę widzieć przez okno. Troszeczkę poniżej tych drzew, niektóre jak się udało pospalałem, niektóre odzyskałem, to wiadomo tutaj. Dlatego dużo odzyskałem stamtąd, no niektóre się tam palą, bo niektóre paliłem tam dalej. Za tym poszedłem, bo szkoda mi, że nie mogłem innych shaderów odpalić, ale mam inne. Hejt ja chyba nie mogę odpalić, bo hejt jest jakby dziwnie robi mi to, bo na mediumie normalnie jest płynność. A zobaczymy, wejdę na hejta. I chcę widzieć, jak miałbym ściny na tym, a wejdę na mediuma, te samego, i nie mam lagów. Mam płynność w tamtą, nie wiem, dziwne trochę. Przeciążenie. Jakie mi przeciążenie? Halo. Przecież ja streamuję na karcie. Halo. Mógłby procesor w sumie walnąć. Rozumiem, że mógł być procesor, bo mój procesor nie wyrabia, bo wystarczy, że coś będę próbował nagrywać, mój procesor przeciąża prawie, bo ciągle jest pod stówę. Tak jak miałem live'a chyba w środę, to mi wywaliło live'a, bo przeciążenie, bo niby wyskoczył bruskin, Windowsa i zlogował, więc nie wiem co, mój komputer będą się pewnie zmienić, procesor. I to będzie prawdopodobnie jakby co, poza odcinkiem teraz rozszerzyłem farmę, bo w ogóle nam potrzebne jest jedzenia. Może stąd zdobywamy stack. To jest fajnie, że będę miał dużo chlebka. To tem. Skończymy budowę domu może. I będziemy wejść do magazynu i w tą farmę powiększę pewnie. To też to się nie rusza, ale pod lawą widzę, więc jak pójdziemy do tego nie endu, tylko nie mogę się przyznać do netheru, to jak będę miał fajerkę, to będę mógł pokazać, że pod tą podlawą będę mógł widzieć, więc jest spoko, więc jakby powiedzmy jakby po prostu jakby wyklinę ten i tak szybko bym skoczył, ale miałbym fajerkę, to miałbym szczęście. Dobra, tutaj i mamy chlebka. O, regeneracja wreszcie. Tak, nie było jedzenia i teraz czekanie na następne. A to jest gras, Jezu. O. Przecież zapalniczka dużo się nie pali. Szkoda. Dużo tego się nie pali. Zużę zapalniczkę. I co się paliło? Nic prawie się nie spaliło. Szkoda. Bo chciałem te właśnie FPS zwiększyć ze spaleniem drzew, bo czy nie dłużej by trwało niż spalanie. Ile psów jest wolnych? Wolę ich nie atakować, bo pewnie troszeczkę będę miał przykrane. To są świnie, to wiem. To powinno się do końca spalić. To jest już niebezpańska. Ale są mniejsze lagi jak w tą i tę stronę, to chociaż jest to dobre. Nie wiem. Nie wiem jak pochodnia wygląda na... Trafiłem. Co? Dobra, do widzenia. Ale jeszcze jednego psa będę mógł.
Jak najwięcej psów. Let's go. Tam były coś. Żeby na dwie kostki poszło. O tak, o. To by było dobre. Też tym na słuchawkach wziąłem sobie do jakiegoś starego telefonu. I mi się udało to zrobić, więc... będę musiał się zmienić typowo jeszcze. Bo jest jeden kabel jest dłuższy, drugi krótszy, więc... No. Tepnie się, czy co? Powiedziawszy, prawie ta. A kości już nie mam. Mam stack. Mam tak. Magazynie co zrobimy. To jest prawdopodobne dom. Tylko jak tutaj teraz tam, bo tutaj dźwig chce i tylko nie wiem jak zrobić górę. Właśnie w tym się zawiesiłem, bo jak robiłem wtedy odcinki kiedyś, to dzięki tydzień temu, to niby jakiś ten pomysł miałem, a teraz jak odpoczywałem sobie lub miałem te lekcje, no to ciężko mi to przypomnieć, co chciałem robić. I się źle postawiło. Dobra. I to jest tak śmieszne, że jest szkło. Ten teksturpak jest tak troszeczkę śmieszny. Łódka jest w 3D nawet. No właśnie, to nie wiem, czy to nie szkło da ci pół bloku. Bo chyba, że zrobimy tak. Chyba glass paint tylko wejdzie. Nie wiem właśnie. Na początku byśmy musieli... też chciałbym jedną rzecz sprawdzić. Bo jak mamy... Tutaj chciałbym tak pójść. I tu kopać się i muszę znaleźć. Gdzie jest wejście do tej jaskini mojej tego. Jak znajdę to będzie łatwiej mi. Musimy sprawdzić poziomem. Mhm. Poziomem i gdzie mam. Co pomysł? Trochę to sobie na wypadek. Tylko nie mam pewien miejsce już tak w tym storage'u moim. Pochodnie. Będę trzymał F3. Muszę sprawdzić na jakim ja jestem poziomie. A na jakim ja się kopię. Jakie muszę nisko zejść. Dobra. 45 mam. Mam zejście pod 45 w dół. A czy muszę tam F3 odpalić 45? I chyba w bok będę musiał skręcić. Jak to będzie tak. Tak, dobrze wiem. To idziemy tam. F3. Jestem na 68. No to nisko muszę zejść. Bo tym czekiem mi nie pęknie. I to troszeczkę w sumie zasłaniam jakiego mam procesora. Tak po prostu zmienię Homer Ryzena z Vega. Tak to zamieni na schodki tak dalej, więc jeśli tak będzie, muszę zejść na minut 45. Tak naprawdę. Czy jestem obok wody? Daleko. Aha, no ja źle sobie, bo i tak tu muszę skopać. Chodziłem na 45, czyli jeszcze u kratek, wejdziemy tam. Będziemy powoli robić te przymiarki tego innego wszystkiego. Szczerze. Jestem pod na pewno cave'em, nie cave'em, jest skinio, bo pamiętam jak zakupowaliśmy to. Na live chyba? Lub na odcinku, nie pamiętam, nie na odcinku chyba. Bo live to... nie, na live'ie.
Chyba to było na live. Nie pamiętam sobie teraz. O, dobra, sprawdzamy teraz. To jestem na 52, 50. Czyli jeszcze liczę tak dobrze 5 po prostu mam zejście. I jestem już prawie. No. Mam tu z boku. Muszę pamiętać, z boku mam. Zrobię takie trochę wejście. 35. Ja za nisko chyba szedłem. 35 to... gdzieś tutaj jest. Na pewno muszę oświetlić. Jeszcze lepiej nie oświetlę, ale... Aha. Ja się za wysoko szedłem, więc... I powoli nas schodzi. No, idzie już tam, bo tam widziałem. F3 mogę już wyłączyć. Oficjalnie już nie są potrzebne nam F3. 3 oczywiście to jest. Kill off. Kurde, jak miałbym spadki FPS-ów. A pod końcem nie będę miał spadków FPS-ów, pewnie. Po 60. I mean, nie wiem, o co chodzi temu w sumie. Węgiel, dobra. I 3 patyki. Dwanaście. Niech się nas zrobi i będziemy mieć 17 dzień. Dużo w sumie. Mamy zaraz 12 minut odcinka, więc... Na samym odcinku zrobimy, bo na razie nie mam... Tak. Dom mam jakby połowę trochę zrobiony, a nie mam jak do końca pomysłu. Muszę sobie przypomnieć, jak były te odcinki. Jak robiłem ten dom, bo w sumie troszeczkę dam i to zakleję, więc to już będę miał przeszłość. Niby już przeszłością będę. I teraz wszystko robione źle. Radzę tak, rozkopię wszędzie. Po tym jednym. Też się dobrze jeszcze. Myślę, że to 46 jest, no chyba. Nie wiem. Tak mi się zdaje. Zobaczymy. Zobaczymy, też zobacz odcinek, który jest na prognozie lag, bo nie powinny być, jak tak, to dziwny save trafiłem. Jak na 11.1 jeszcze mam. Nie 3, jestem tylko 1, zmieniłem sobie. Tutaj niby, gdzieś by byłoby. Tak, żeby było na dwie. Tutaj nie tu. Tutaj dwie. Tutaj dwie i tu jakby. Jakbym schodami szedł. Dobra. Teraz schody zrobimy i pół płytki i sprawdzimy to. Bo to będzie pół. Będą tutaj schody. Dobra. Let's go. I niby jak miałbym lagi, ale nie mam. I na podglądzie jakbym mi lag... Tu. O, jak tu wchodziłem gdzieś, to gdzieś miałem lagi. Ale nie mam lagu. Podgląd jest dziwny. Nie wiem czasami co się dzieje z tym. Dlaczego mam drzwi? O, chlebce. Hmm.
tyle. Wziąłem schody. Choć nie, no 14 nie wystarczy. No nie, więcej będzie tego. Trzeba. Do końca. To dopiero chyba wystarczy. Gdzieś będziemy na styku. I tu już. Jeszcze jedno. O! No, w sumie po co bloki stawiałem tu? Bo w sumie mógłbym tym. Nie pomyślałem o tym. W sumie. I jeszcze nie wystarczy. To jeszcze nie wystarczyło. Proszę, co? To jeszcze nie wystarczyło. Zresztą to też będę kopał. A to się nie wystarczyło. To nieźle. Jakby mi cofnęło. Halo Minecraft. Nie rób mi tak. Że nie będzie lagu, jak to tak, bo takie będą małe te. Bo dziwię się, dlaczego tak się dzieje. Nie mam. Mogę mieć bardziej procesor pod stół, że mi zaczyna nie wyrabiać, bo karta mi wyrabia, bo mam 80% zużycia. To jest dziwne. Akurat zawsze na live'ach, jeśli na live'ach lub na odcinkach, tak mam, takie mam zużycie, mam 80% live'ów, odcinków, karty graficznej. A tu procesor nie wyrabia. On tak jest, tak. Myślałem zawsze, że u mnie będzie karta pod takim tym. A jednak okazuje się druga rzecz. Procesor. 4-dniowy procesor nie wyrabia. Nie. Którą mamy już? 16 minut. Wow. Przy tam niedaleko zombiego, to wiadomo, gdzie on jest. Jeszcze zupełnie tutaj pozmieniamy wszystko. Na ładne rzeczy. Dobra, i to co wezmę, odpalę metry zadań od razu na komputer drugi. I wejdę na wydajność. Mam tutaj. Dobra, tam weźmiemy od razu te kubeczki. Będę czasami też sprawdzał, już zobaczymy. No, 85, 86. Teraz może mi skoczyć procesor 70. No. Typowo procesor, komputer jakby wyrabia kartę graficzną, a procesor nie. Dziwne. Dziwna ta sprawa. Tam będę mógł zarobić. Jak będę wychodził, karta pod 80 skoczyła. Moje procesy zaczyna skakać. Ale nie mam lagów. Nie wiem. To dzisiaj chce się wszystko. Nie powiem co, żeby nie było. To gdzieś tutaj powinienem mieć, tak? No. Nie, o jeden bliżej. Dobra, tutaj damy dirta. No, za daleko. O, tu będzie. Pero. Dobra. I już mam jakby łączenie.
80-80, to tam. A dobra, to te zalepmy. Kartę na pewno wyrabia. To co wiem, kartę wyrabia. To bardziej jest procesor. No zobaczymy. O nie, nie to. To. No. Blinker zburzymy. Będzie chyba koniec odcinka. O, 92%. No, skoczyło. Ale co? To znasz już. No, kończy się odcinek de facto 8 sekund. Więc co, widzimy się w 127 odcinku, jak dobrze pamiętam. Więc ją.